Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring. I tak, dziś widzimy się z powrotem w twierdzy Okrągłego Stołu z taką wspaniałą zabaweczką. Pieczęć Zabójcy Bogów plus 6. No, stwierdziłem, że po prostu skoro i tak się bawimy w tego czarodzieja błyskawic, czy ogólnie mówiąc kapłana różnych cudów, to czemu nie ulepszę najlepszą pieczęć, jaką mam? Nawet do plus 6, żeby po prostu była to mocniejsza. Co prawda tylko kilka punktów, no ale wiecie. I tak, co jeszcze mogę powiedzieć? Okazuje się, że ta nowa pieczęć, którą znaleźliśmy ostatnio, ulepszona jest tymi specjalnymi kamieniami kowalskimi, więc miałem takie nope. Dopóki nie będę miał pewności, że chcę z niej korzystać, to nie użyję tych kamieni. W sumie wiecie, tak samo jak zawsze było z tytanitem migoczącym, czy łuskami smoczymi, z kamienią kością i tak dalej. Wiecie, ze wszystkimi tymi specjalnymi materiałami. A przynajmniej ja tak miałem z innymi, że po prostu je oszczędzałem, dopóki nie mam pewności, ale tak mniejsza. A gadając z kowalem, zanim ulepszyłem, to zauważyłem, że ma jakiś inny dialog, więc stwierdziłem, że pogadamy teraz ze wszystkimi. Zobaczymy, czy ktoś też czegoś nie ma do powiedzenia, po czym wyruszymy w dwa miejsca. Najpierw do zamku, dokończyć po prostu to, co ostatnio robiliśmy. Potem wydaje mi się, że poszlibyśmy do pewnej jaskini, którą kojarzę, że widziałem gdzieś tam na mojej pobocznej postaci w no tej lokacji obok tej szopy, co tam ostatnio przenipolowaliśmy rycerza, który dał nam te złote inkantacje, to błyskawicowe. Ale dobra, mniejsza. Najpierw nauczymy się przy okazji pozostałych inkantacji, bo czemu nie? Mam trochę run w nadmiarze, to wykupimy po prostu wszystko, wiecie, żeby potem nie zapomnieć do achievementa. Oczywiście. A, jeszcze powiem, jeszcze pewną jedną rzecz trzeba będzie pójść, ale to też później. Hello there. Dobra, czy masz coś nowego? No. Więc nic tutaj nie zrobimy. Niestety i... O, teraz najważniejsza rzecz, kwestia, czy mamy? Nie mamy. A nie jesteśmy na nowy ten runiczny łuk, więc... trudno. Jeden dzień to kupimy. Póki co... zamek Morne. Czy tam właściwie winda zamku Morne. I tak, zwiedzamy zamek, w którym byliśmy też już ostatnio. Płaczącą półwyspie. Tym razem jednak wyposażenie w delikatnie mocniejsze inkantacje Akatsuda oraz również wyposażenie w to, że mamy już pokonanego bossa, dosyć ciekawego, który nadal trochę mnie zawiódł, bo był słaby. Ja wiecie, może to też była kwestia tego, że miałem farta i dobrze dobraną broń, czy w sumie te cuda, które wydaje mi się, że są zdecydowanie mocne i tak dalej, no i tak. Jeśli też przy okazji się zastanawialiście, czemu przez te ostatnie odcinki nie było ankiety, bo tak, to już mogę powiedzieć w tym momencie, że ankiety nie wrzuciłem do tych opisów. Potem z ostatnio się działo, stwierdziłem, że ta postać jednak ma więcej w sobie siły, niż się spodziewałem. Takie ciskanie błyskawicami po prostu we wrogów sprawia mi radość i satysfakcję, więc mimo mojego wcześniejszego narzekania, no, zostałem przy naszym tutaj tym gościu. Czemu nie? Wiecie, no, nie lubię porzucać postaci. Dotyczy to zarówno RPG-ów papierowych, jak i gier komputerowych. Więc tak, nawet nie będę czekał, po prostu. Szkoda, że nie pamiętam swoją drogą numerów. Dużo pewnie nie zmieniłem, ale no, zawsze coś. Więc no, wracając, bo już się trochę tutaj plączę, no tak. Ile mogę po prostu wytrwać z tą postacią, jeśli naprawdę podejmę kiedyś jakąś głupią decyzję, która spowoduje, że naprawdę będę musiał rezygnować, no, albo znowu na pisku, czy dobra, tym razem będzie mu ciężej, bo mam... Mogę się pochwalić kopię zapasową na dysku tym razem. No. To tak, to wtedy może ewentualnie bym spróbował czegoś innego, ale... Póki co, nie ma co po prostu płakać nad tym. Zastanawiać się... Muszę po prostu wciągnąć nauczkę. Znaczy mówiąc, boostujemy więcej jeszcze... Witalności oraz trochę wiary. A później może statystyki fizyczne, a teraz mam tu jakiegoś większego wroga, więc... Dyniogłowy? Okej, nie poznałem go, ale dobra, na szczęście szybko też padł. Dwa dosłownie ciosy i co dostaliśmy? Kamień Kowalski 1 oraz Kamień Sanktuarium. Dzięki, i tutaj też Kamień Kowalski 1, takie... No, dzięki. Naprawdę, inaczej tego nie mogę określić. Dzięki, chociaż... No, prawda jest taka, że gdybym musiał te kamienie, to bym poszedł sobie je farmić. W sumie chyba ich nawet nie potrzebujemy za bardzo. Tak teoretycznie. Ale dobra. Niszą to, widzimy drabinę. A to zwiastuje dobrze. To znaczy, że prawdopodobnie dostaniemy się do drabiniarni. Wielkiej, wspaniałej.
I... Gdzie nas to... O! O, ciężko powiedzieć, gdzie to jest konkretnie, ale dobra. Najważniejsze, że to jest już po drabinie. I tak, gdyś komuś przeszkadza świecenie, to wybaczcie, ale po prostu stwierdziłem, że no, będziemy mieli zawsze lampę włączoną, żeby nie musieli właśnie pochodni nosić i mieć przez to łatwiejszy dostęp do... jak to się nazywa? O, nie było nas tutaj? A właśnie zaklęć w sytuacjach kryzysowych. Jak na przykład teraz, kiedy... Udałoby się unicestwić tych latających. To ciekawe... Żeby błyskawicą ich nie strąca. A, dobra, to spróbujmy może bez tego. Nie, broń za krótka. Żeby ich rzeczywiście trafić. Więc tak. Dobra. Delikatnie naładowana błyskawica jednak zadziałała. I tam jakiś przedmiot leżał? Czy go już podniosłem? Nie, leżał faktycznie. Leżał, dobra. Co tu mamy? Złoty rund 2. Przyjemne. Nie powiem przydatne, nie powiem nieprzydatne. Przyjemne. Wiecie, zawsze warto mieć ze sobą trochę więcej runów. I teraz tak. A nie, byliśmy tutaj. Chyba tam spadałem i... Tak, tak, ostatnio tu spadłem, więc okej. Okej, skoro tu jesteśmy znowu w tym miejscu, co ciekawe, łatwiej było się tutaj dostać niż tak jak ostatnio. To teraz... Od drabiny do drabiny. I powinniśmy gdzieś dojść, coś znaleźć. O ile oczywiście to są jakieś trasy, które gdzieś prowadzą. Dobra, gdzieś to prowadzi, chociaż ciężko powiedzieć, gdzie konkretnie. I nadal mieliśmy prośbę, żeby znaleźć tego, wiecie, gościa dla tamtej, ojczulka dla tej dziewczyny. A niestety coś go nie widzę. Nie chcę nic insynuować ani mówić, ale obawiam się, że go raczej nie znajdziemy. Jak patrzę na to wszystko. Uuu, kamień kowalski 2. O, tutaj nie będę wybrzydzał i z całą szczerością, pewnością i tak dalej powiem, że kamienie dwójki. Tutaj, jeśli przejdziemy jakoś tak tu, po co? Myślałem, że tutaj coś może będzie, ale nie. Nic nie ma. A więc cóż. Cokolwiek, gdziekolwiek jest, to trzeba poszukać jakoś inaczej. Ale tak, i tak nadal jestem pewien, że gdzieś tutaj coś musi być jeszcze. Zamek wydaje się zbyt masywny, żeby tak... tutaj takiego skipa i nic więcej. Po prostu no... Za dużo drabin na to. Naprawdę za dużo drabin na takie coś. W sensie ja rozumiem, że mogli tutaj zrobić milion przejść, które tak naprawdę sensu nie mają czy coś, ale... Moim zdaniem to byłby słaby ruch z ich strony. Naprawdę słaby. From Software po prostu słynie z tego, że robi światy, które są pełne sensu. To nie, tak ładnie jest ich to określić. Takie tworzenie zamku, który służy tylko za przejście, żeby pójść sobie na jakieś tamte, jak to się nazywa? Żeby pójść sobie na plażę, powalczyć z jakimś minibossem? Nie. Ich lokacje bardzo często opowiadają jakąś historię, mają jakiś swój sens, ukryty, mniej lub bardziej. I tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, tam coś się dużo dzieje. Nawet zajrzymy tam. Ale to za chwilę. To za chwilę. Najpierw chcę sprawdzić to miejsce. Tutaj definitywnie mnie nie było i... Ktoś tu jest. Warden of this castle, as ordained by Lord Godrick himself. But you can see how things have turned out. The menials have all rebelled. They gained me good service, or so I thought. But it seems it was all foul creatures, as it said. And true enough, they're foul inside out. I'm sorry to disappoint you, but whatever you come here to do, I'm afraid Castle Moor. Take this. Gąska ofiarna. Miło. I przy okazji dostarczy list. Dobrze, udało się. Thank you. I mean, you're dead, but I can't leave yet. Even if the castle should fall, as commander, I must remain to ensure the treasured Sword of Morn does not fall into the wrong hands. Okay. If you see Irina, do tell her that her father will come for her. What? Okay, tylko... If you see Irina, her father... Okay. Powiem wam szczerze, ciekawe, co on tutaj gada. Czym jest w ogóle ten miecz Morn? Ta Morne.
Jedyne, co mi przychodzi do głowy, jakkolwiek... A, bez tego nie wiemy, ale i tak zaryzykuję. A nie, nawet bez obrażeń, no patrzcie, ja nie rozumiem logiki. Ale tak. A, poza tym, że słyszałem, że można ten czerwonymi kamieniami sprawdzać, gdzie można spaść. Z obrażeniami albo bez obrażeń. A gdy będzie śmierć, ale mniejsza. A. Miecz. Wiecie, jeśli to jest jakiś naprawdę miecz taki fajny, to może warto byłoby pomyśleć o tym, żeby go poszukać, chociaż... A, dobra, ja tu mówię o jakimś mieczu. Zdobyliśmy tu dwa miecze. Wielki miecz oraz wielki miecz poszywanego. Bardzo może, że to tamten, ten wspaniały miecz. Cóż, jeśli tak, to ciekawe, że w ogóle nie zwraca uwagi na to, że posiadamy ten oręż. Ha, ale dobra. Teoretycznie zrobiłem, co miałem zrobić. Pewnie tu jest coś jeszcze więcej, ale jeśli tak jest, to możecie mnie poinformować. Będziemy tu wtedy kiedy indziej, a na razie skupmy się na tym, co zaplanowałem na ten epizod, który definitywnie musi być też krótszy ostatnio. Ciągle uderzam te 50 parę minut. I tak, jakby to był jeden odcinek, który wypuszczam w dzień, to jeszcze byłoby ok, ale jak to jest takie, wiecie, jak w tym przypadku, boim, że to jest dodatkowy, który jest codziennie o tej 18. Jeszcze o tej 16.30. Zazwyczaj też właśnie jakieś inne odcinki robię, no to takie... No nie mogę robić ich aż takich długich. Ale dobra, a z tego co widzę tutaj ten wielki robot, czy to co to tam było, się nie odrodziło. A Irina, czy to, jakie to było gdzieś tutaj? Ale tak, zanim do niej pójdziemy, to jest nasz główny cel. No w sumie nie do końca to miejsce, żeby nie było, ale ja w okolicy tego miejsca chcę pójść. Bo tak, samo w sobie drzewo jest naprawdę ważnym, interesującym miejscem. Bo jak podkreślam po raz kolejny, przy tych drzewach da się znajdować te łzy całe, wiecie, które pozwalają na ulepszanie butelki, czy zmianę butelki, raczej powinienem powiedzieć. Może znajdziemy w końcu jakąś łzę, która będzie dobra dla mnie, inna niż to, co mam teraz. A, przy okazji jeszcze tutaj nasionko szybko weźmiemy. Może uda się dodatkowy ładunek butelki dać, to nawet nie będę wymyślał, co z tym zrobić. Damy oczywiście energię, żeby móc więcej tym błyskawicami ciskać. No ale wracając, no tak. To jest jedna rzecz, właśnie szukam czegoś, co będzie lepsze niż te 10 siły albo 50% max HP regeneracja. Nie żebym narzekał na tą regenerację, bo ona jest przydatna bardzo nawet, jak się z takim jogerem jak ja. Tężna też jest, bo zawsze wiecie, 50% max HP, niezależnie od warunków, no to też nie mniej jest byle co. O! Okazji, jak jeszcze mówimy tutaj o takich sytuacjach, patrzcie, mam tutaj bossa. I tak, jestem pewien, że to jest boss, bo wygląda jak nocna kawaleria, z którą... Nie pamiętam, czy ostatecznie wygrałem, czy nie. Ale pamiętacie tam... ogromnie. Wygląda dosyć podobnie, więc... Masz spieruna po prostu, dziadzie. No. Nawet udało mi się zgadnąć, że to jest nocna kawaleria, więc brawo ja. I okej, okay, wiem, że to będzie jakaś taka seria bossów powracających. Coś jak nasz znajomy na łódeczce. Kościej marynarz, czy jakoś tak? Groźni w miarę. Na szczęście nie za bardzo. Ale tak, powracający. Fajnie było, gdybym trafiał też moimi błyskawicami, bo jeśli nie będę trafiał, to nie wygramy. Jak wiecie, błyskawice to jest moja jedyna siła w starciu z kimś takim jak on. No, bez przesady, ja robię unik, a ten unik po prostu jest traktowany, jakby nie było go. Okej, tym razem się udało. I tak, wiem, że mógłbym przestać po prostu się martwić takie głupoty i najprościej w świecie walczyć jak prawdziwy mężczyzna, ale ja się nie poddam. Ja jestem tutaj księdzem błyskawic obecnie i będę zachowywał się jak ksiądz błyskawic. Czyli będę unikał i ciskał błyskawicami, kiedy tylko jest okazja. Zrzuciłem go z konia. I przy okazji jeszcze cios w plec, no. To się nazywa super sytuacja. I masz z błyskawicy. Nie zginął, okej. To dobijemy z mieczyka. Pokonano wroga. Oj, tak, piękny napis. Jesteśmy. Popiół wojny, barykada starczy oraz korbacz nocnego jeźdźca. Przyjemne rzeczy. Zobaczymy sobie wszystkie efekty. Przy czym też te popioły zobaczymy tutaj. Niby nie korzystam z popiołów, ale wiecie, zawsze można zobaczyć, jak one działają na pierwszej lepszej tarczy. I tutaj tarcza uduszenia, tutaj
Nie, barkady starczy, muszę przeczytać gdzie indziej. Widać, że tam dopóki nie nałożę, co nie będę mógł sprawdzić. Ale tutaj gdzieś zaraz powinny być te popioły. O, tutaj. I tak, barykada z tarczy. Okej. Barykada z tarczy. Umiejętność rozsłowiona przez Sir Nedihada, czy jakoś tak... Nate Harta. Okej. Skup energię w tarczy, tymczasowo wzmacniając ją, by odeprzeć potężniejsze ciosy. Fajne. Natomiast jeśli chodzi o sam ten korbacz, to tutaj powinniśmy go szukać, bo to jest broń definitywnie. I kolejny korbacz do kolekcji. Widzę, że bije więcej, lepiej się skaluje z zręcznością, gorzej z siłą, wymaga mnóstwo zręczności. I podobnie jak poprzednik, wywołuje krwawienie. Zdolność ma taką samą. No, dobra. No i teraz moglibyśmy pojechać tam do drzewa, albo... Dobrze, zrobię to, pojedziemy najpierw do tej Iriny, czy jakiej tam, poinformować ją o tym, że dostarczyliśmy list. Jak już to zrobimy, to wtedy właśnie tu drzewka, a od drzewka szybko w inne miejsce. Żeby po prostu właśnie to było ogarnięte i tak. Wydaje mi się, że takie zaplanowane odcinki, albo na bazie tego, co wiem, że mam do zrobienia, albo na bazie tego, na czym przerwaliśmy ostatnio, chyba będą lepsze niż to, co do tej pory było. Ale dobra, mniejsza i... Oj. Ej, w sumie typowe dla serii takich jak ta. No ale smutek i tak. How could this be? My daughter deserved better. The fault lies with me. I chose duty over my daughter's safety. And that is how fate has answered. No co no goście, no taka prawda. Find them. The foul wretch is responsible for this. I'll hunt them down and exterminate every last one of them. Rest assured, Arena, it will be done. I'll hunt them, rest assured. Okej. Zobaczymy, dokąd ten wątek będzie prowadził. Wątpię, wiecie, żeby to był koniec, ale to miejsce było wypalone. To miejsce jako strefy walki. Ale dobra, nie przyjemnie. Zamiast tego powinniśmy znaleźć dziwny sposób, jak tam koniem wskoczyć na te skałki. Właśnie o tym chodziło. Wiecie, koniem na skałki można wskoczyć wszędzie, zawsze. Tak? Póki to zobaczmy jeszcze, jak możemy tutaj pomijać to wszystko i... Zabójczy? Nie będzie zabójczy. No, tym razem dobrze, że to wyceniłem. I tak, widzicie, jesteśmy coraz bliżej tego drzewa. A to jest mój w sumie główny cel, chociaż zanim drzewo, to widzę tutaj jeszcze taką malutką gałązkę. Nie, to jest lampa? A? O co chodzi? Nie rozumiem. A, dobra. A, nie ogarniam, chyba nie ogarnę. A, dobra, to jest takie... Ma im czerwone oczy, nie wiem, co to oznacza. Ale tak, odłamki szkła za nich dostajemy, a oni nadal mają czerwone oczy. I ten czym kamień, tak. Będę musiał w swoją drogą w końcu robić sobie nawyk rzucania tymi kamykami zanim będę gdzieś skakał. Ale dobra, mniejsza z tym. Mam tutaj leśne ruiny, pół ludzi. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Tak. Będziemy tu definitywnie musieli sprawdzać co i jak. Dlatego, że nie chcę tego tak zostawiać, ale... Nie teraz, oj nie teraz, nie teraz, nie teraz, nie. Zanim coś tego typu, to ja chcę iść do tego drzewa! A widać, że tak, koni mi z tym pomoże jakoś. O tak, chociaż dobra, tu mamy jeszcze jakiegoś innego wroga. Czego pozbądźmy. No ale dobra, mniejsza o to. O, chwila, tam chyba widzę jakiś kościół. Aha, te wieże wskazują dosłownie, jakby to był kolejny kościół jakiś, więc... Zanim drzewo, to jednak kościół. Kościół to znaczy bezpieczne miejsca. Może to będzie jakiś handlarz. Albo o, niekoniecznie, sądząc po tym, że to jest duch. Trzy kropki. Mauzolemu czuwa, skrywając półboga pozbawionego duszy. O Mariko, wieczna królowa, on jest twym niechcianym dzieckiem.
Nie wiem do końca o co chodzi, ale tak, kościół pielgrzymki. Dobra. Mamy odpalone miejsce. O, tu pewnie będą te całe święte łzy, dokładnie. Już też taki założym schemacik, że jak mamy kościół, to tam są święte łzy. No dobra, mniejsza. Butelki, daj łotnik do butelki. Dwóch nasion, mamy dwa nasiona, super. R4. I tak. Albo wiecie co, nawet nie 4-4. 3-5, niech będzie 3-5. Mocno ryzykuję, ale niech i tak będzie. Ja chcę się tutaj bawić w błyskawice pełną parą. Jeśli tego pożałuję, to potem możemy zawsze, wiecie, to jeszcze odkręcić. A póki co, tak, mamy kościół, mamy spokój. Wyjedziemy pod drzewo. I miejmy nadzieję, że znajdziemy tutaj super rzeczy. Chociaż, jeśli mam być szczerym, to w sumie... nie spodziewam się tam niczego więcej, jak tylko tych właśnie łez. Wiem, a tu mogę powiedzieć z doświadczenia, bo widziałem, jak jedna osoba to podnosiła. Dosłownie siedząc na Discordzie gadając. To jest delikatny spoiler dla mnie, że w okolicy jest dosyć dziwny, a przynajmniej z mojej perspektywy cud. I bezpośrednio przy drzewie, nie pamiętam gdzie, wiem, że gdzieś, ale nie po to tu przybywam. Ja tu przybyłem po to, żeby właśnie zająć się drzewem, ale widzę, że tutaj jest takie coś. Dobra. Jak odpowiada na błyskawice? Dobrze odpowiada na błyskawice. Dobra. Okej. I mocno bije. To drugie mi się nie podoba. Dobra, błyskawice, dajcie mi mocy. Jak bijemy tutaj? W miarę dobrze. Gorzej, że tak, mogę przeżyć dwa ciosy. A moje uniki nie należą do najlepszych. Ale dobra, dużo martwych garnków roztrzaskanych i... nie będzie łatwo. A ja tu liczyłem... ja tu liczyłem na zwykłe, spokojne podniesienie kawałków tych do butelki. No cóż. A 260 było swoją drogą, jak ładowałem dzidę. Jak nie ładuję? Nie, dobra, podobne wartości. Tylko 213 ci daje. Nie jest to może... dobrze, w sumie tak rzucać na szybko, ale... ze względu na efektywność kosztową. Ale zdecydowanie jest bezpieczniej, więc... Halo, co to ma być? Halo! Proszę tu szybko wyjaśnienia, co tu było? Nie akceptowałem takich rzeczy. Ale dobra. Wiecie co, czujesz, że... Halo, jeszcze jakiś kolejny trik? Nie. Ale tak, czuję się teraz, że to jest... w końcu mam postać, która jest czymś dobra. A jeśli to oznacza... bycie niż rzucanie pierunem we wrogów. Pokonamy to dziadostwo. O nie. Okej. Nie podoba mi się to, że jestem tak blisko śmierci. Ale tak, butelki plus 3 trochę mnie uspokajają. Tak, najbardziej nubska strategia jaka jest. Odsuwaj się ile wlezie i... i tutaj po prostu pierunami, no. Bardziej nubskie strygi nie ma, ale... co z tego, że jest nubska, jak jest efektywna i efektowna? Teraz tak, co jest nagrodą? Opalizująca balikołza i... łatno pęka kryształowa łyza. Dziwne nazwy. Tak. No dobra, tutaj tym razem trzeba było walczyć o te łzy. To gdzieś skarbeusza. Okej, jest to skarbeusz czerwonych butelek. Nie, żebym narzekał czy coś, ale... nie potrzebujemy cię aż tak bardzo skarbeuszu, mimo to gin. I tak, teraz kiedy udało mi się już pozbyć tego zagrożenia, to przydałoby się chyba... pójść w to ostatnie miejsce, o którym chodziło. Ewentualnie mógłbym jeszcze połazić, poszukać gdzieś tego czegoś. Wydaje mi się, że to może być gdzieś tutaj, to o czym wspominam. I tak, większość osób pewnie nawet nie wie dlaczego tutaj, ale tak. Kołsy i Elden Ring
Ja już tak zauważyłem, że to ma. Ale najczęściej symbolizują dosyć dobrze, gdzie co jest i tak dalej. A to, czego szukam, nie pamiętam nazwę, nic. Tak szczególnie, więc niestety nie wytłumaczę. Jest ognista, tutaj widzę dużo płomieni, więc może. Pewnie nie, źle w ogóle pamiętam lokalizację tego czegoś. Jak mówię, widziałem to tylko przez chwilę, jak ktoś zdobywa. Co to za dziadostwo? Nie podoba mi się. Nie podoba mi się to, co coś. Tego co słyszę, to sobie dzwoni i chodzi. Ale tak, może lepiej nie podchodź mu do tego czegoś. Co to jest? A, widzę. A gdzie jest ukryty skarabeusz? Ale zanim coś, to musimy wyeliminować to duże! Aha, oczywiście. Wow! Widzicie to? Wiem już, na co są podatne te dziadostwa. Chociaż dobra, to kwestia chyba tego, że stało w wodzie. Tak, jest jeszcze ta głupia ważka, ale nawet się nie będę teraz przejmował. Okej, tutaj jest skarabeusz. Tak mi się wydaje. Butelki ponownie, więc... Ale powiedzieć, że nie jest istotny. Czemu tego butelek prawie nie używam. Ale tak, nadal to nie jest to coś. Ale dobra, mniejsza. A jak mówiłem, te poszukiwania trochę potrwają pewnie. Ale tak, jeśli za chwilę tego nie znajdziemy, to po prostu pójdziemy do tego punktu, gdzie wiem, że coś jest tam. Sam tą rzecz poszukam kiedy indziej może. Jak mówię, chcę mieć wszystkie inkantacje zdobyte, chociaż na tej postaci. Nie mówię, że czary się uda czy coś, ale no, chciałbym. Dobra, widzę tu rycerza na koniu. Nie lubię tych rycerzy, ale często są zwiastunami jakichś tutaj znajdźków porządnych. Po wszystko... mimo wszystko musimy ich wyeliminować. Dobra, pokonany i tak. Okej, tutaj jeszcze tacy są. Nic wielkiego. Razem nie był zwiastunem niczego. Tutaj łaził tutaj rycerz taki. Dobra. Teraz nawet nie będę czekał. Zabij, zabij. I tak. Jest dobrze. W sumie naprawdę ta postać nie jest wcale taka zła. I tak teraz patrzę. Ta nazwa. Ale wracając. Naprawdę, no. Z miecza jakoś tam bijemy. Mamy potężną magię, wytrzymałość. Może nie najlepsza. Ale tak, no. Najważniejsze, że w sumie ta postać daje sobie radę jakkolwiek. O, wiecie co? Chyba znam to miejsce. Wydaje mi się, że znam. Jeśli tu będzie. Nie. Nie, jednak nie znam. Wydawało mi się, że to może być miejsce, w którym jest balista, czym jakoś tak ręczna. Jednak nie. Jednak to teleportuje w jakieś głupie miejsce, pewnie znowu uwięzi nas, nie wiadomo gdzie i po co. Co? Proszę bardzo, co? Gdzie my żeśmy jesteśmy? Tutaj... Jesteśmy pod drzewem. Wow. Okej. Okay. Wszystko super fajnie. Nie skończę z wiedzą, ale może nie teraz. Na razie mam takie jakby... Sprawy. Wprost mówiąc, szukam tutaj jakiegoś jednego głupiego czaru. I powiem szczerze, że mamy dużo odcinka, więc widzimy się za chwilę, jeśli go znajdę, albo znajdę coś innego ciekawego, bo jeśli nie, to spotkamy się dosłownie w drodze do pewnej groty. Okej, dobra, zanim cokolwiek dalej, to jeszcze tutaj
piękny taki posąg. Nadal nie wiem, po co je zapalam, ale zapalam i tak teraz mogę iść dalej szukać czegokolwiek. No cóż, no nie jest to może to, czego szukałem oryginalnie, ale tak, coś znalazłem, jakieś tak właśnie tutaj wejście do podziemi i tam jeszcze dalej chyba widziałem jakiegoś pseudo-bossa, że tak nazwę, mówię pseudo-bossa, bo ciężko mi powiedzieć, co tam będzie, ale wiecie, to takie jakby okrągłe coś, tak też było do tego bossa Darvilla, czy jakoś tak, tylko tego, wiecie, co szukał go, okazało się ten kostwór, a póki co, Okej, dużo... Nie bomba. Nie za dużo życia natraciłem na tych idiotach tutaj, ale dobra. A szybko tutaj odzyskujemy to i co my tu mamy? Jakaś skrzynka, aby to nie była pułapka teleportacji, na by się wkurzę. Okej, i... ta kosa? Czym jest skrzydła ta kosa, poza tym, że kosą? Halo, halo, gdzie jest skrzydła ta kosa i... Wiecie co? Chyba znaleźliśmy sobie nową broń, jak tylko. Albo lepsze statystyki, albo aktywujemy runy Godricka. Albo jedno i drugie. Jest może najszybszy, ale zasięg pewnie będzie miał fajny. A, da się weapon arta zobaczyć? Takie coś. Ciężko to ocenić, wiecie, bez statystyk. Bezpośrednio, ale tak, zdecydowanie będę z tego... Dobra, może nie zdecydowanie będę z tego korzystał, ale... Ale tak, zdecydowanie warto będzie sobie to zobaczyć. A póki co... O którym mówiłem, ale zanim coś to... No coś. Wieczne więzienie elementu. Jeszcze tam widzę jakieś pseudo kościół, więc najpierw tam pójdziemy wejść do więzienia i działa pieczęć chochlika. Okej, czyli dobrze myślałem, widząc tego chochlika tam, że najpierw trzeba będzie to rozwalić. Też wygląda na to, że chyba jednak tą jaskinię, o której myślałem początkowo, zostawię na kiedy indziej. A póki co jesteśmy w czwartym kościele Ameryki. A, super. Kolejny kościół, kolejna łza. Ja żebym tych łez wszystkich potrzebował. Bo i tak to wszystko leczy mnie na maksa i... I w ogóle... Ale tak. Jak już będzie sytuacja, w której będę tego potrzebował, to przynajmniej będzie łatwiej. A teraz tak. Butelki... Wzmocnienie... Tak. Tak, hura. Jedna butelka już mnie leczy zawsze na maksa. Co z tego, że i tak to robiła wcześniej. Ale dobra. Kolejny kościółek. Tak, definitywnie można rozpoznać kościółki po tych takich jakby wieżach. Miło. Miło, że przynajmniej właśnie tutaj takie charakterystyczne elementy zostawiają. To jest naprawdę... przyjemne, jeśli się chce łatwiej rozpoznawać świat. A teraz tak, mamy na pewno miecze, bo ostatnio ich dużo znajdowałem, dużo nakupywałem. Więc tak, kładziemy to i zanim te robaki dopadną. Chcę tutaj to sprawdzić. Pewnie pożałuję, zginę z 20 razy. Ale tak, dawaj ta, pokaż ta... co tutaj się kryje za bossem. O, dobra, tam się coś pojawi. No nie, możemy w sumie poprosić o błogosławieństwo błyskawic na walkę. I co? Pozbawiony podobny bohater Zamor? O nie. Ja się nie bawię w tym jakieś przymrażanie. Łap pioruna. To cię ogrzeje. Cholera. Dobra, dało się trafić, to był mój błąd. Ale mówiłem, że zginę. Za drugim razem będzie jak wszystko. Ja po prostu czuję, za drugim razem, to jest jakaś taka klątwa drugiego razu. Za pierwszym nic nie pokonuję, za drugim... Czy tak to nawet określę? Nie zawsze tak to jest, oczywiście. Nadal jest to trudne i nadal ja nie umiem, ale tak. Zdecydowanie będę musiał podbić sobie teraz witalność. Nawet wiecie, no, inne statystyki też się przyda. Na pewno jeden punkt wiary. Ale potem witalność, jeszcze raz witalność. Musimy mieć więcej tego życia, żebym właśnie mógł też na walkę bezpośrednią wskoczyć, a nie tylko siedzieć na tyle z błyskawicami. Żeby nie było, to jest przyjemne i w ogóle, no, nie mam pretensji, no, w sumie sam tego chcę. Dobra. No ale tak, powiedzmy, że miło byłoby też właśnie mieć jakieś tam... To mnie zaskoczyło, powiem wam szczerze. Ja teraz widzę, że ktoś uniknął mojej włóczni błyskawic.
Więc... wow. Co on robi? Co on robi? Halo? Czy jego broń jest teraz lodowa? Tak, jego broń jest teraz lodowa. Łyknijmy w takim razie tego. Wyciągnie. Nie, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie. Nie wiem, czemu ci busowie zawsze muszą być tacy szybcy. Ale dobra, mniejsza. Aha. Dużo biją, są szybcy. Nie, nie. Jeśli mam z nim wygrać, to muszę... Nie mogę dać się trafić. I nie mogę ładować włóczni, muszę po prostu spamić tym włóczniami ile wlezie. A do tego, to nie ukrywam, przydałaby się zręczność. Bo tak, już jestem poinformowany, zręczność to i skraca rzucanie zaklęć. Albo może przydałoby się inne zaklęcia, ta proca bestii, jakiś czarny ogień. Może tak, chociaż z drugiej strony czarnego ognia łatwiej uniknąć. Nie, nie, zostaję przy błyskawicach. Zbyt, chociaż czarny ogień będzie jeszcze mocniejszy? A, pomyślę. Jeśli teraz się nie uda, to zmienię sobie na czarny ogień. Ale tak, póki co... Bacznego. Częstuj się błyskawicami. Dobra, dobra. Okej, ulepszę sobie mieczyk lodem. Idealna okazja do rzucenia dwóch błyskawic, może trzech. Więcej nie rzucamy, okej. Dobra. To był błąd. Żadnego łyka z butelki teraz. Dobra, teraz ta butelka musiała być, żeby wiecie, żeby nie paść. I teraz... O, nawet wlepić kości tego wszystkiego. A, zmienił zaklęcie, ale... Nie, to nie zdążę rzucić. Wiecie, lepiej z gości chciałem coś takiego. W imieniu bogów błyskawic, zgiń! Coś tego typu, ale wiecie... To byłoby zbyt ryzykowne. Naznaczająca pieczęć Radagona? Okej. Okay. Jest naznaczająca pieczęć Radagona? Ona także wygląda podobnie do tego, co już mieliśmy do tej pory. Naznaczająca pieczęć Mariki. Czyżby? To był odpowiednik jakiś inny? O. Patrzcie, co zwiększono statystyki. To takie inne. Jedno mniej energii, życia więcej, dźwigu więcej. Ej, to... Poza tym, że jeden mniej energii, to ogólnie jest lepsze. A. Dobra, bierzemy jeszcze więcej utrzymywanych obrażeń. Jest, oczywiście. Butelki nadal leczą na maksa, ale... Wow. Chwilę, teraz mam 15-15, tak pasowo. O, może jakaś nowa broń? Uchigatana. Okej. Okay. To już jest dobra broń, muszę przyznać. Pika wojennych to było wszystko. Tutaj coś się nowego pojawiło? Nie sądzę. Pasuje, że mogę dwuręcznie. Mogę bata. A mówiłem sobie, że sobie go przetestuję. A, ma mniejszy zasięg niż myślałem. Pewnie... No, nie bije za dużo. Wiecie, jeśli go ulepszę do plus 3, to wtedy będę mógł rzetelnie ocenić. Ale tak. To najważniejsze, mogę mieć elektrycznego bata. Oj, to teraz to było 60 para. Teraz, uwaga. Tak z prąda, 105. Okej, okay, nie ma wielkiego ulepszenia, ale zawsze jakieś jest. No, dobra. Mimo wszystko nie będę się teraz bawił w jakieś dziwne bronie, ale... Wow. Aż bym mógł dosłownie rzucić taki tytuł. Wszystko nagle się odmieniło, ale nie, nie zrobię takich hamówy. W sumie nic się nie zmieniło, tylko mamy farta. Co do tego, co odkryłem przez przypadek u... Coś bez głowy rycerza, swoją drogą, ciekawa sprawa. Nagle przy tym kościele, nie wiem, czy oni wcześniej byli, ale dobra, mniejsza. No tak, ja tutaj teraz szybko usiądę, odpocznę. I tak, zaraz pomyślimy, co dalej. Chociaż okej, nie, nawet nie ma co myśleć. Nie udało mi się tego załatwić tutaj. Przed następnym odcinkiem postaram się załatwić to wszystko, a teraz... O, gdzie to było, gdzie to było? To jest kinia. Nawet na mapie ją widać, tak mi się wydaje. Jeśli to nie ona, to... Wybaczcie. Ale tak, a pamiętam, że było właśnie jakoś tak...
tamtym miejscu mniej więcej. W sensie, nie pamiętam, że w tamtym, pamiętam, że to było właśnie takie, tak... No zresztą. Mniejsza, po prostu... Jadamy na kunia i jedziemy. Jedziemy z naszymi zawyżonymi statystykami. Po nubsku. Ale w ogóle to jest ciekawe. Do tej pory w Soulsach chyba dwójce i trójce był taki pierścień, który właśnie zwiększył trochę statystyki. Na podobnej regule. I pamiętam, że ludzie strasznie go hejcili. A, to teraz w sumie używam dwóch takich pierścieni, więc... Można mnie nazwać ultranubkiem, który jest przelevelowany, mimo to nie umie. Ale dobra, a mniejsza... O, co są drogą, co to za miejsca? A bo jego nie kojarzę do końca, żebym zwiedzał. Są coś wrogowie za to, którzy widzę, że biją dosyć mocno i ogniście. Ale dobra, nie przejmujmy się tym. A, co, pokaż, co tu mam. Ogniu, oczyść mnie! Jaki zakres? Teraz nawet zobaczę dokładnie, jak to działa. Ale najpierw musimy się ich pozbyć, bo z tego co widzę są... niebezpieczni. Okej. Okej. Ciekawa rzecz w ogóle, korzystałem z ognistych zaklęć, tak jak ja bym w sobie mógł. Okej. No, nie wierzę, nie zdążyłem kliknąć. I kolejny zgon. No, oczywiście te zgony mogą być spowodowane tym, że noszę te pieczęcie wszystkie. Które... Nawet nie wiem, ile łącznie będą zwiększać trzymywane obrażenia. Ale na pewno zwiększałem je znacznie. Okej, teraz może najpierw spróbujmy wyeliminować tego gościa. Nie, najpierw to może nawet zrobić coś takiego. Pewnie nie. Jest to skuteczniejsze niż to, co miałem przed chwilą? Nie jestem pewien. Ale tak. Lepiej to w ten sposób zrobić. I teraz tak. Czy to wpłynie w ogóle na to? Tu było naładowane, wcześniej chyba nie ładowałem, więc ciężko cenić, ale tak odzyskujemy runy. O, i sobie tak, muszę... Póki mam jeszcze taką niezachwianą do końca pamięć. Warto by było, żebym w sumie tak... o, przy okazji to jest tańsze. To jest tańsze, to tak. Powinniśmy z tego korzystać w takich sytuacjach. No, halo, to było niesprawiedliwe już. Ja zrobiłem unikat i tak nie trafił, ale dobra. Wiecie co, ja go tu na spokojnie ubiję sobie samemu. Tak chyba będzie lepiej, niż miał się tutaj stresować i wkurzać. Okej, dobra. Zaraz powinniśmy tu wygrać, o ile nie zrobię czegoś głupiego. I tak, dla tych, którzy są przy okazji bystrzy, noż teraz przy sobie uciekatane. O, ogniste kwiat, serio, tylko tyle. Wiecie, że po prostu... Użyję, bo patrz, jaki to ma piękny moveset. Nie, naprawdę. Ogniu, daj mi siłę. Fajnie, gesta mamy. W teorii był słabsze obrażenia niż mój mieczyk, ale jest lepsza. Uwierzcie mi. Jest. Ej, wybaczcie. Lepsze niż to, co miałem do tej pory, więc... W jakiś czas... Może nawet na stałe będziemy... Macie tą kataną. Z konia nadal tak słabo się atakuje jak wcześniej. Tylko z jakiejś ogniste ślimaki. Lepszymy sobie ją do plus 3 już lada moment, bo to akurat nie problem. Ale na razie po prostu chciałem się skupić na innych rzeczach, więc na tego nie robiłem. I dobra, łykamy tutaj szybko to. Szybko jedną butelkę tutaj, no nawet mi jej nie szkoda. Bierzemy to i musimy ominąć ten cliff. Lepiej uważając też na takie brzydactwa. Uwierzcie, to jest groźne, nawet bardzo. Akurat jestem blisko tego, no oczywiście, jak na złość. I dobra, tu jest konwój takich zwykłych i tak. Mamy teoretycznie miejsce łaski, potencjalne bezpieczne miejsce, tam zaraz dojdziemy, ale najpierw tak tutaj. Bywa, wiecie, takie typowe. Tak. Pamiętam dokładnie o tym, że miałem jeden punkt wiary i inne tego typu rzeczy, więc nawet jeszcze nie będę czekał. No to zrobię rozwój postaci, a jeden punkt wiary, plus tamto, stać nas po prostu na wszystko. I witalność, teraz ładujemy po prostu witalność, ile się daje, muszę po prostu mieć więcej tego życia. A jak przy tym jeszcze jesteśmy, to teraz mogę w sumie wymienić sobie zaklęcia. Na razie pożegnamy to, powitamy to. I przy okazji zobaczymy jeszcze... Czy możemy tutaj to powitać, zobaczyć co to jest.
Jedna z inkantacji mnichów ognia tworzy ogień wewnętrzny, który wypala toksyny, usuwa nagromadzenie trucizny i szkarczą znizny. A także leczy przepadłości? Wyoparzenie. Dobra. Teraz zobaczmy, jak działa uderzenie pioruna. Czyli to jest taki... Ej, chwila, to jest upgrade do tego, co mieliśmy przed chwilą. Jeżeli więcej energii oczywiście, ale dobra. Może być. A jeśli chodzi natomiast o samą katanę, to ulepszymy ją za chwilę. Na razie nie ma co się śpieszyć. Może potem nawet ją zarzucę na świętość czy coś. Jakieś inne coś fajnego. Nie będę jej ruszał. Jako tako... A po prostu nie chodzi nawet o to, czy mi się nie chce, czy coś takiego. Cel, którym jest szybko dostać się, no wiecie, tam. Myślę, że tędy da się jakoś tam dojść, ale nie jestem już pewien. Jak cholera znowu to dziadostwo. Znowu to dziadostwo, jak tak jeszcze patrzę na to, gdzie jest. Kałko, po prostu skakiwa się niżej. To już szczęście nie jest trudne, więc... No, jedź, kuń. I nie ma obrażeń, no na szczęście. Powoli się wyrabiam z tym, kiedy mogę skakać, kiedy nie. Nadal, żeby nie było, tego nie rozumiem, ale no. W sumie... Inny pałac ult, dobra. Tam tu nasi starzy znajomi, tylko że w formie nieduchowej. Tak, w sumie wiecie co, dojedziemy do tego tunelu, groty. Jak tam się zwie, nawet nie pamiętam do końca, co to było. Nazwę to tunelem, bądź grotą, wiecie. Ale jak tak, tylko dojedziemy, to po chwili zakończymy odcinek, bo nie ma co już. Co tak, nie wydaje mi się, żebym był w stanie... ...dać się łatwy dostęp. Możliwe, że będę musiał się trochę bardziej namęczyć następnym. Ale tak, lada moment musimy kończyć, bo już zaraz to będzie 50 minut. Dobra, już 47 jest tak, to nie jest... I... chyba od tej strony tam nie dojedziemy. No cóż... Chociaż, może jest jeszcze nadzieja. Znaczy, ostatnio chyba dotarłem tam jakoś całkowicie inaczej, bo tak jadę tutaj i... poza tym już niektóre elementy kojarzę, jak tam. Właśnie mówię o tych materialnych gosków, których przed chwilą mijaliśmy, tak samo to miejsce, to tutaj teraz na przykład, wydaje mi się nieznajome. Mniejsza z tym. Nie. To totalnie miejsce, których nie znam. Więc wiecie co, po prostu może nawet przestanę jechać, ulepszę tą katanę na zakończenie odcinka i co. Chyba będzie lepiej przyjść, poprzestaniemy. Dobra, to poprzestaniemy na czymś totalnie innym. Cholera, jest odporny. Błyskawica albo ma dobrą antybłyskawicową tarczę. Albo jedno i drugie. Ale tak, Nie, dobra, ma tarczę po prostu, dobrą. Coś mi mówi, że tutaj nie zwyciężymy. Ale można próbować. Może to zadziała? Nie, oczywiście zaatakował. Atakował wszędzie, tylko nie przy mnie, więc ciężko będzie. Dobra. I się teleportuje, zawsze chcę rzucić w niego czymś. Oczywiście. Nie, dobra, tu akurat czeka mnie zgon, więc... Jeśli zginę, to tyle. Jeśli nie zginę, to... Brawo dla mnie. O, i prawie nic mnie bije fizycznie. Dobra, śmierć. Okej, to w sumie jak już tu zginęłem, to na tym zakończę to wszystko. I tak, dużo udało się zrobić, co prawda nie do końca tego, co planowałem, ale hej, udało się, to się udało, nie ma co narzekać. I tak, w następnym odcinku postaram się znaleźć tą grotę. Ewentualnie może wpadnę znowu na jakieś inne głupie pomysły, a póki co... To tyle, dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że się podobało, no i trzymajcie się, hej, a ja idę szybko ulepszyć uczigatane. Hej.